Unieiów Uzdrowisko, Unieiów Termalny. Takich nazw często używają goście odwiedzający to miasto. Pięknie wpisane w dolinę rzeki Warty z widocznym zamkiem arcybiskupów gnieźnieńskich i zespołem parkowym. To już uznane, bardzo dobrze skomunikowane uzdrowisko. Chętnie odwiedzane przez gości, pensjonariuszy centrów zdrowia i sanatoriów. W pobliżu centrum basenów termalnych do użytku gości oddano kompleks hotelowo-konferencyjny Apart Hotel Termy Unieiów. Wydaje się, iż do tej pory brakowało tak dużego kompleksu hotelowego. To doskonałe miejsce do organizacji konferencji i spotkań biznesowych oraz przyjmowania licznych grup. Jego standard, ilość miejsc i przygotowana oferta robi duże wrażenie. To dobrze przemyślany projekt, świetnie uzupełniający ofertę uzdrowiska. To było od początku tak zaplanowane, przemyślane, że no hotel jest tutaj zrealizowany przez spółkę Termy i tak jak w przypadku pozostałych obiektów, czyli zamku IDPT, gdzie osoby też mają ten dostęp do basenów, że tak powiem, w ramach pobytu. Oferta była konkretna, skierowana do nabywców, że tak powiem, do każdego, praktycznie każdy mógł zainwestować, oczywiście w miarę możliwości, czyli w miarę wolnych miejsc. W Unieiowie nie było tak nowoczesnego centrum hotelowego, mogącego przyjąć jednorazowo grupy liczące nawet 400 osób. To kompleks składający się z dwóch budynków. W pierwszym znajdują się 172 apartamenty. To świetnie wyposażone pokoje, również rodzinne, z dostępem do wody termalnej. W drugim budynku znajduje się część relaksacyjna z basenem, odprężającym spa, dobrze wyposażoną siłownią i sauną. Dla przedstawicieli biznesu przygotowano 4 w pełni wyposażone sale konferencyjne, z których w szybki i łatwy sposób można stworzyć jedną salę mogącą pomieścić aż 400 osób. Oprócz jakby pobytu i śniadania otrzymuje Pan od nas, może Pan skorzystać z naszego basenu, z saun, z sali fitness. Dodatkowo płatne są zabiegi spa, które mamy 2 gabinety. Natomiast w cenie pobytu oferujemy także bezpłatne wejście do term, 2-godzinne plus 30 minut w strefie sam. Każdy z tych pokoi jest pokojem dwuosobowym, natomiast w 98 pokojach typu studio, superior i apartament mamy dodatkowo sofy, które się rozkładają i w ten sposób powstają dostawki. Także 172 razy 2 to jest 344 plus 98 niecałe 450 osób. Kompleks usytuowany jest zdaniem wielu w najlepszej lokalizacji miasta i zajmuje powierzchnię łącznie około 1,5 hektara. Koszt całkowity projektu to kwota ponad 56 milionów złotych. W hotelu znajduje się restauracja Aqua Restaurant, która jednorazowo może obsłużyć około 200 gości. W restauracji szef kuchni będzie przygotowywał wyjątkowe potrawy z regionalnych i zdrowych produktów. Fantazja oraz pasja, z jaką opowiada o tworzeniu potraw i ich wygląd, to wyjątkowa uczta dla poszukujących nowych, niepowtarzalnych smaków. Jakby z ramienia inwestora miałem w zasadzie całkowicie wolną rękę, jeśli chodzi o kompozycję sprzętu, oczywiście no, mieszczącą się w jakimś budżecie. Tak, natomiast no, jakby jestem wyłącznym autorem całości projektu gastronomicznego. Jest to głównie eksponowanie tradycji regionu w mojej jakby aranżacji, która gdzieś tam jest podszyta kusztem kuchni francuskiej. Jakby komponując samo menu, oprócz tego, że mamy gdzieś na tradycję regionu, chciałem też jakby stworzyć coś, co będzie dla gości takim stricte unikatem, tak? Jakby w ten sposób została stworzona karta. Tak? Jesteśmy tym trzecim lokalem w Polsce, który będzie miał wieprzowinę sezonowaną. Mamy też oczywiście wołowinę sezonowaną na sucho w ofercie. Posiadamy dwie szafy do sezonowania mięsa. Jakby tutaj wizytówką naszego miejsca, gdzie jesteśmy przekonani w ogóle, jakby robiąc ten projekt, będzie Chef's Table. Tak, z prostej przyczyny. Chef's Table jest projektem znanym jakby tutaj od kolegów po fachu z zachodu. Natomiast no niestety u nas w Polsce nie każda kuchnia może sobie na to pozwolić, bo po prostu nie mają na to miejsca. Tak, no tutaj mamy bardzo fajne zaplecze, więc jakby tutaj stąd zawsze mi się marzyło, żeby jednak ten stolik w kuchni był. No jest to na razie też taka nowinka w Polsce. Wszyscy goście odwiedzający Apart Hotel Termy Unieiów podczas pobytu mogą również korzystać z leczniczych kąpieli w basenach termalnych, które połączono z hotelem przyjemną alejką spacerową z drewnianą kładką.